Cześć, jestem Harki, prowadzę bloga Harki Play Game. Dzisiaj mam dla Was dwie sztuczki, z czego jedna z nich jest karnawałowa. Przypominam, że karnawał w tej edycji nosi nazwę Marzy mi się. Ja już napisałem kilka postów na temat tego, co mi się marzy. Możecie sobie obejrzeć, cofając się kilka postów do tyłu. I będzie dzisiaj jedna sztuczka związana z właśnie tym tematem. Druga sztuczka, jaką dla Was mam, jest niezwiązana z tym tematem, jest zupełnie z czym innym związana. Wpadła mi ona do głowy w dość krępującej chwili, kiedy moja narzeczona znalazła w moim płaszczu list. List, który zaczynał się od słów mój ukochany. Od razu oczywiście zapytała się, co to jest. Zanim przejdę do końca tej historii, może zacznę od omówienia tych sztuczek. Pierwsza sztuczka, karnawałowa, nosi nazwę Marzy mi się, jak sama nazwa karnawała wskazuje, i polega na tym, że pytamy się naszych graczy, co tobie się marzy. Jeśli macie wspólne forum, to możecie ze swojego forum skorzystać. Jeśli nie, wyślijcie im maile z tym pytaniem. Jeśli też nie, to możecie po prostu przed sesją usiąść sobie i porozmawiać na temat tego, co im się marzy. Preferuję jednak maila, ponieważ wtedy gracze mają więcej czasu, żeby przemyśleć swoją odpowiedź. Jest ona bardziej sensowna i bardziej zgodna z prawdą, czyli bardziej zgodna z tym, co im faktycznie się marzy. Po co to robić? Otóż jest kilka powodów. Gracze mogą wpaść na bardzo fajne pomysły, które mogą zainspirować mistrza gry do stworzenia ciekawszego scenariusza. Jeśli gracze powiedzą, że marzy im się więcej walki, albo marzy im się wielkie zwycięstwo nad ich przeciwnikiem, z którym walczą od wielu sesji, podpowie to mistrzowi gry, że już jest czas, pora na to, aby zakończyć wątek związany z walką z tym osobnikiem. Gracze mogą wpaść na bardzo fajne pomysły konkretnych scen. Możesz ich poprosić o dokładne szczegóły, co ma się wydarzyć na scenariuszu. Dzięki temu ty masz mniej roboty, a oni mają dokładnie to, co chcieli dostać. Ich pomysły mogą w specyficzny sposób przeciąć się z twoimi pomysłami na kampanię czy na następne scenariusze. Myślisz w pewien sposób i gracze mogą wybić cię z tego myślenia. Mogą wybić cię z pewnych schematów, w które wpadasz i mogą wpaść naprawdę na bardzo oryginalne pomysły, które tobie pomogą w kreacji ciekawych scenariuszy. Jest jeszcze coś, bardzo ważna rzecz. To drobne, króciutkie ćwiczonko, czyli wysłanie maila do swoich graczy z pytaniem, co tobie się marzy, może pokazać tobie, mistrzu gry, że gracie nie w tą grę, w którą byście chcieli. Może się okazać, że gracze, jeśli siedzą na jednej planecie i rozwiązują jej dylematy, może się okazać, że oni bardziej marzą o podróżach kosmicznych i o ratowaniu całej galaktyki, ratowania wszechświata przed zniszczeniem. Może się okazać, że grając Herosami w Exalted, tak naprawdę oni chcieliby osiąść, mieć osadę i tą osadą się zajmować. Może się okazać, że gracze chcą zmiany, nie w kontekście jednego scenariusza następnego, że coś ma się wydarzyć, że ktoś ma się pojawić, że ma być nowa osoba, albo ma wrócić z grobu jakaś osoba. Teraz może się okazać, że marzy się twoim graczom zmiana na poziomie konwencji, na poziomie bardzo ogólnym. Okej, to by było na tyle, jeśli chodzi o tą sztuczkę. Nie była ona trudna. Natomiast myślę, że jeśli spojrzycie na nią w tak dość szeroki sposób, może przynieść ona Wam bardzo dużo korzyści. Druga sztuczka, która jest związana z tą historiką, o której zacząłem, z tym jak moja narzeczona znalazła liścik zatytułowany Mój ukochany, jest związana z pewnym rekwizytem mistrza gry, dzięki któremu możecie
znacznie podnieść atrakcyjność swoich sesji. Mówię o tym. To są karteczki. Karteczki, na których zapisujecie sekrety. Sekrety, które później podajecie graczowi, któremu chcecie zdradzić ten sekret. Weźmy na przykład sobie najbardziej standardowy scenariusz RPG, w którym drużyna odważnych bohaterów wchodzi do podziemi, przeszukuje komnatę po walce z jaszczuroludźmi i chcemy, aby jeden z graczy znalazł pewien bardzo niebezpieczny, bardzo cenny przedmiot, o którym być może nie będzie chciał opowiedzieć innym graczom. Wtedy zapisujemy opis takiego przedmiotu na kartce i podajemy graczowi w sekrecie i on może sobie to przeczytać i on wie, co tu jest napisane, a inni gracze nie wiedzą. Taki element buduje pewne napięcie między graczami. W pewnym momencie, jeśli on użyje tego przedmiotu magicznego w walce ze smokiem, mogą pojawić się pytania, a skąd to masz? Dlaczego ty to masz, a my tego nie mamy? Dlaczego nie użyłeś tego wcześniej? Dlaczego się nie podzieliłeś? Wspólnie walczyliśmy z Lizardmenami, natomiast łupy najcenniejsze przywłaszczyłeś dla siebie. Oczywiście jest to sytuacja do rozwiązania, natomiast buduje to emocje i buduje to nastrój w czasie gry. Oczywiście jest jedna wada takiej kartki. Otóż jeśli my przekażemy ją graczowi, no to inni gracze też będą ją widzieli. I zwłaszcza jeśli jest jakiś znany kontekst, na przykład przeszukiwanie pomieszczeń oraz zaraz po teście na przeszukiwanie wędruje taka kartka do jednego z graczy, wiadomo jest, że ten gracz coś znalazł, że jest jakiś sekret między mistrzem a tym graczem. I nawet jakbyście mieli najbardziej profesjonalnych graczy, którzy są w stanie zdystansować się od tej informacji i grać swoimi postaciami tak, jakby nie wiedziały, że tamta postać coś wie, czego oni nie wiedzą, to jednak taka karteczka ma wpływ na ich odgrywanie. Dlatego też proponuję Wam inny sposób, a mianowicie użycie telefonu komórkowego. Dzięki niemu możecie napisać SMS-a, którego wyślecie do gracza. Oczywiście musi to być gracz, który odbiera SMS-y w czasie gry. U nas jest taka sytuacja, że wyłączamy telefony, aczkolwiek są i tacy, którzy... ale odbieramy SMS-y. Ponieważ jesteśmy ludźmi pracującymi, w pracy bardzo poważnymi, zajmującymi się bardzo poważnymi rzeczami. Natomiast dlatego też w czasie gry często potrzebujemy wyjść na chwilę, żeby załatwić jakąś sprawę, nawet jeśli jest to 10-11 w nocy. Tak więc większość z nas ma przy sobie telefony i możemy do siebie wysyłać SMS, ponieważ większość z nas je odbiera. W ten sposób gracz dostaje w sekrecie informację i nie wzbudza to podejrzeń u innych graczy. Dodatkowy mistrz z gry może wykonać dyskretny ruch ręką i wysłać takiego SMS-a, jeśli przygotuje go sobie przed sesją. I to już jest cała sztuczka. Nie jest ona szczególnie... zarówno pierwsza, jak i druga. Nie jest ona szczególnie fascynująca. Natomiast jeśli wrócę do mojej opowieści, od której zacząłem, to myślę, że znajdziecie tą drugą sztuczkę bardziej przydatną. Otóż w momencie, kiedy moja narzeczona Marta znalazła ten list, na pytanie, co to jest, powiedziała mi, że jest to rekwizyt do RPG, napisany przez mistrza gry i przekazał to mi, a właściwie mojej postaci. Moja postać otrzymała taki list od z kolei swojej ukochanej. Oczywiście Marta nie miała żadnych podejrzeń co do tego. Zresztą wskazywała na to dalsza treść listu. Podobnie może być z taką sytuacją. Jeśli dostaniecie SMS-a od swojego mistrza gry, w którym on opisuje jakiś sekret, wróćcie do domu, do swojej narzeczonej, dziewczyny albo żony, i pokażcie mu, co ciekawego, jaką sztuczkę nową, jakiego sztuczkę wykorzystał wasz mistrz gry. Tylko po to, aby wzbudzić jej zainteresowanie i przekazać jej informację o tym, że tego typu SMS-y otrzymujecie od swojego mistrza gry. I następnym razem, kiedy zupełnie przez przypadek ktoś wyśle do was SMS-a
z dość podejrzaną treścią, zawsze będziecie mogli się wykręcić przed swoimi ulubienicami tym, że jest to SMS, który dostaliście od waszego mistrza gry, że dotyczy on postaci, a nie was. Nie jesteście dodatkowo.